Kontynuujemy naszą przygodę, moi drodzy. Nie bój się dzwonić na 911. No dobrze, nie boję się. Dobra, wersja pierwsza, widzę. Zobaczymy. Io, io, jadą bagiety już. Io, io. Kontynuuj. A, mamy teraz kolejny ten. Dobra, ile mamy hajsu? Tutaj mamy hajs. 55 tysięcy. Ta jest jakaś ranna w ogóle. Nie mogę jej przerzucić tu? Dobra, więc teraz tak, robimy akcję. Ekwipunek, wyposażenie policyjne. Pojazdy, pojazd techniczny. Rozmieść jednostki. No dobra. Ja już zapomniałem, jak to się robiło. Dobra. Dobra. Damy wszędzie policjantów tutaj. Dobra. Nowe zgłoszenie. Co my tutaj mamy? To jest, moi drodzy, zranienie ostrym narzędziem. Dobra. Muszę rozmieścić tutaj straż pożarną. Dobra, co tam się dzieje? Ktoś się zranił, oni go już porabiają. 13 sekund. Dobra, sprawa rozwiązana. Okej. Ci tutaj. Dobra, to zobaczymy. O, telefon! Okradziono mnie. Gdzie to się stało? Olej Street. Tutaj! Kogo tam trzeba wysłać? Jaki to był samochód? How long ago did this happen? A few minutes ago. All right, sir. We'll take care of it. Just wait for emergency services to arrive. Yeah, I will. Right away. Waiting for instructions. Reporting. Heading over there. To ja tam dwie nawet jednostki policyjne wyślę. Dostałem zgłoszenie. Jeszcze bójka jest po drodze, widzę. Potrzeba medyczna, moi drodzy ranni. Jedziemy tutaj. I policja jest potrzebna. No bo tak pojedziemy. Dobra. Dobra, zobaczymy teraz bójka. Czekajcie. Co tu się będzie działo zaraz? Zobaczcie to. Policja złapała dwóch, kurde, wariatów, ale chyba nie strzelają. Dobra, oni ich tutaj, a tu jest bójka. Podejrzani czterech. Prawdopodobnie z bronią. O kuźwa, a nas jest za mało. Ja pierdziele, z pałami, strzelamy się. Co jest potrzebne? Podejrzani czterej, potrzebna interwencja policji. Jedna policjantka tutaj jest tylko. O, fuck. Jedna policjantka, ona nie da rady sobie. Dobra, sprawa rozwiązana. Ci muszą jechać tutaj. To ja muszę im wsparcie przysłać chyba. Zauważono bójka. Telefon znowu. Ale dzisiaj jest normalnie... Tylne drzwi? Gdzie mieszkasz? Czy on ma broń? Nie! Mam broń, coś strzelaj. To twoja decyzja, strzelaj, nie strzelaj. Co ja mam jej powiedzieć? Kuźwa, strzelaj! Sure, I will. Ray, get the fuck out of here!
Wypierdalaj. Brawo, pomogliśmy. Brawo, Dawidku. Strzelaj. Zajebiście, nie ma co gadać. Dobra. Zabiła Reja. To jeszcze tam pogotowie tam wyślę, bo tam może trupa będzie trzeba ogarnąć. No i tu jest bójka, no i się strzelają z nimi. Dobra, ja muszę karetkę tu podesłać. Oni gaszą pożar? Przeszkoda, no dobra, gaszą pożar czy coś. Nie, co tam się dzieje dokładnie? Drzewo na drodze. Coś się wydarzyło, karetka jest potrzebna. Dokładnie, co tam się dzieje? Atak serca jest. Dobra, co tu się dzieje? Włamanie. Dobra, sprawdźmy, co tam się dzieje. Ray? Ale żyje chyba. 911, what's your emergency? Nic się nie dzieje. If you can't talk, please press any digit on your phone, okay? Nic się nie dzieje. Hello? Is anyone there? Hello? Hello, sir. We got a 911 call from your phone. Do you have an emergency? Excuse me. It's my phone. Accidentally called 911. Sir, are you having an emergency? No, I'm not. Please lock your phone and make sure you won't call 911 by accident again, okay? That way you won't take up an emergency line for more important calls. Of course, I'm sorry. Dobra. Jakiś naćpany był. Ty, tu się coś dzieje złego. Got injured. Going to hospital. O, ja jebie. Dobra, oni jadą. Co tu się dzieje? Co to jest? Ktoś tutaj dzwonił. Głuchy telefon. Ja bym pojechał tam zobaczyć, co się dzieje. A, oni tutaj jadą. Ja bym pojechał tam, policja niech jedzie. Głuchy telefon tam był. Oni jadą odebrać. Co tu się dzieje? Jest! Dobra, oni mają rannych. A policja tu zrobiła, ale gruba tam była zadyma, wam powiem. A co tutaj jest? Kolizja samochodowa, potrzebna jest policja. Co to jest? Przekroczenie prędkości. No chyba sobie żartujecie. Gdzie ma jest moja policja w ogóle? Dwa radiowozy? Gdzie jest trzeci? Oni się strzelają dalej? Czy co tu się kuźwa dzieje? Jest potrzebna karetka. 911, what's your emergency? I want to report a fire. Dobra, chcę zgłosić pożar. Adres? Where are you, sir? In front of... So what's on fire? I guess it's a living room. Pokój gościnny. Is the room in a house or an apartment? It's part of the house. Jak duży jest okien? You're not inside, are you? No, I saw the fire through a window. Czy to pana dom? No, I was just passing by. All right, so how big is the fire? It's kind of big, like the size of a bonfire. Wielkości ogniska, czy ogień się rozprzestrzenia? Is the fire spreading anywhere? Yes. Wyślę straż pożarną. The fire department is on the way. Okay, goodbye. Waiting for instructions. Okay, goodbye. What are the orders? Heading over there. Ten tutaj jedzie. Pogotowie muszę tutaj wysłać. Dobra, a tutaj policja miała jechać. Nowe zgłoszenie, co to jest? Karetka jest potrzebna? A co tam się dokładnie stało? Ranni, zranienie ostrym narzędziem. Boże, co oni robią? Dzisiaj jest dzień ostrego narzędzia, chyba tak mi się wydaje.
Dobra, tutaj gasimy pożar. Tutaj jest tu. Głośna impreza, idźcie to uspokoić. Nowe zgłoszenie. Poród! Co?! Kobieta w ciąży zaczęła przedwcześnie rodzić. Ja jebę. Szybko, bo... To tak nie może być. Dobra, jadą już z tą policją. Ta policja już jest... Ranny policjant był. Tele... Kiedy? Gdzie? No kurwa, no adres. Dobra. When was your car stolen? I don't know. I left my car about an hour ago. Sir, are you sure you didn't park your car in, you know, a no parking zone? No właśnie. Somebody's driveway or maybe a bus stop? I'm sure I didn't. It was a normal parking place. A, no dobra. Okay, policja przybędzie. When I have one available. Może po... I'll wait for them. Dobra. Czy oni załatwią... A, tu jest impreza. Zanim oni ich, moi drodzy, spiszą i mandat zrobią, to jest masakra. To jest co? Kieszonkowiec tu jest. Gdzie jest jeszcze policja jakaś? To ja nie mam policji dostępnej. Kolizja samochodowa, to jest ważne. Nie, tu jest kolizja ważniejsza. Oni ich spisują. Ci gaszą pożar. I dzwoniący jeszcze jest. O kurde, duży pożar to jest. O z dupy, to jest bardzo duży pożar. To idźcie im pomóc. Skradziony samochód, to jeszcze tutaj musimy zobaczyć. A tu jest kieszonkowiec, to jest ważniejsze. Kolizja samochodowa. Ktoś dzwoni. Co, przyjedzie odebrać poród? Jak dużo ich jest? Can you give me a precise address of the incident? Yes, of course. It's at... Dobra. Broń? Did you see if they had any weapons? One of them picked up some kind of club. Is anybody injured? Oh my, one of them just fell down. He's not moving. Sprawdź, co z resztą. Could you check his medical condition? I'll do that. What should I do? Czy on oddycha? One second. Yes. Does he have any injuries that you can see? His face doesn't look good, but apart from bruises and a bleeding lip, I don't see any serious. Nie ma większych obrażeń. No dobra, wyślę pomoc. I'm sending emergency services right now. Thank you. Bye. Dobra, gdzie to jest dokładnie? Gdzie tą bójkę naniesiono? Tutaj jest bójka. Dobra. Ten już jedzie. Skradziony samochód. Tutaj jak to wygląda gaszenie? O kurde. Strasznie duży pożar tam jest. Widzę, że jest ranny. Gościu jest ranny. Zaraz go podniosą. Dobra, i następna babka. Jedziesz tutaj. To mogę tutaj wysłać jedną, bo oni nie dadzą sobie rady. Policja już tutaj spisuje typa. Znaczy, no, tam jest jakaś kolizja. No, a tutaj jest mega. 300 sekund. Za mało masz jednostek policji, no muszę kupić sobie. No i chyba będzie koniec dniówki zaraz, bo już nie przyjmujemy żadnych zgłoszeń. Pożar jeszcze jest, 3 minuty. Już gaszą go. Dobra, tam pały wyślę. Niech spiszą tego typa i zobaczymy, co się wydarzy.
Myśmy w ogóle stracili jedną chyba jednostkę, bo myśmy stracili tą babkę, mi się wydaje, że ją zastrzelili. Jest to możliwe? Cześć, Johnny Tracker. Widzę, że policja też pomaga ugasić. Dobra, koniec dniówki będzie. Dobra, ostry dyżur, moi drodzy, kurde to był. Miasto Kapolei, dyżury 3. Dobra, i teraz tak, mamy dwie jednostki strażackie. Czy ja mogę pojazd strażacki ogarnąć? Wóz. Ja mam 82 tysiące. Co kupujemy? Policję jedną? Pojazdy. Służby. Pojazdy. Kupię policyjny. Kup. Dobra. Policję zrobimy. Może karetek jest za dużo. Trzy są. Bagiety kupujemy. Dobra. To wywalimy, damy to. A jak ja mam przeciągnąć tutaj? Jak ja to mam dać? Nowa jednostka. A, dobra, mam. To ja nie muszę ich wywalać, ja mogę wszystkie jednostki dać. Dobra, tylko nie mam teraz załogi chyba odpowiedniej służby. Do tego dajemy ziomeczka. Tu jest ranny strażak w ogóle. To nie mogę ich użyć. Służby. Celność 99. Rekrutuj policjanta. Grubasa tutaj damy, niech sobie jeździ z drugim. Jakąś broń może muszę kupić. Tutaj mamy jakiegoś gościa. Nie mogę tego rannego przeciągnąć. Okej. Tu mogę jeszcze policjanta ogarnąć. Prowadzenie. Tu zrobimy pełne bagiety. Zrekrutuj. Okej. Strażaków jest za mało. Raz, dwa. Tak. A, tutaj w ogóle nie ma. Tych nie mogę. Zrobimy to. Jak wygląda pogotowie? Rekrutuj. Jeszcze pogotowie potrzebuje jakichś jednostek? Nie, strażaków. Dużo strażaków potrzeba. Ale nie mamy tylu. Policjanta damy tu. Strażaka damy tu. A jak im broń? Pojazdy, ekwipunek, broń. Apteczki 1000, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, zrobimy tak. Co ja pieprzę? Tutaj. Dobra. Czemu mogę? Ja mogę mu dać dwa pistolety, lol. Nie no, policja musi mieć pistolet. Tutaj też. Raz, dwa. Ten jeden pistolet mogę stąd wziąć. Kamizelka kuloodporna. Apteczka pierwszej pomocy. No nie, potrzebuję tego. Ale dwie kamizelki kupię. Nawet trzy kupię kamizelki. To są dwie kobiety. To może być problem. To dam im dwie kamizelki. A tu jest... gruby wóz. A bo to jest jakiś oficer w ogóle. Z gwiazdką. To może on powinien dostać kamizelkę, a nie jakaś baba. No, tam takie baby to tam wiecie. Dobra.
Grubemu dam. No to grałem, dałem grubemu. Dobra, to lecimy, moi drodzy. Rozmieść jednostki. Go. Mówicie, że to był pojazd techniczny jakiś? Rozpocznij dyżur. No, czekam na was. Coś za spokojnie dzisiaj. Dobra, tutaj mamy jednostki, nie będę tego rozwijał. No spokój jakiś dzisiaj wam powiem. O! Potrzebna medyczna... O... Telefon? Chciałabym zgłosić kradzież. Gdzie to się stało? Kiedy to się stało? Koło Lujana. Czyli tutaj już policję wysyłam. Kiedy to się stało? The 911 line is for immediate emergencies, not for something that happened in the past. But I took my wallet and my phone. I want you to go to your nearest police station and report the crime there, okay? But they... Oh, all right, whatever. Boże, co za głupia baba. Dobra, ale ja wyślę tam policję. I ja jej w dupie mandat chyba za ten. Wczoraj to się stało i dzwoni na policję, no. I wysyła tego dalszego. No przepraszam bardzo, nie spojrzałem. No. Zastrzelcie ją. Strzelać do niej. Co tu się stało? Ranny. O, nowe zgłoszenie. Potrzebna jest pomoc medyczna, to raz. Dobra, niech ten jedzie. I interwencja policji. Dobra, niech już tam pały jadą. Dobra. Telefon. Co? Gdzie się zdarzył wypadek? Niedaleko, weł. Kiedy to się stało? Chwilę temu. Czy są jacyś ranny? Are any of the vehicles blocking traffic? Yeah, both of them are completely crashed. Do you know who caused the accident? I did. All right, sir. Please wait for the emergency services to arrive. Dobra, no to tam muszę wysłać tą. Nie dość, że policję, to jeszcze straż pożarną muszę wysłać. Gdzie to się dzieje? Tutaj? Wypadek samochodowy. Dobra. Nowe zgłoszenie. Co tam się dzieje? Pomoc medyczna, ale co się stało? Padaczka, moi drodzy. Tam ktoś padaczkę ma. Mhm. No grubo. No to tu trzeba ogarnąć. Nowe zadanie. Wypadek pijanego kierowcy. Ło, panie, bagiety. No to jazda. Podejrzany i on jest... Zobaczcie. On jest, kurde, agresywny. Chyba tego już tutaj wysyłam, bo jest bliżej. Tego zostawiamy tutaj. Jak tam się dzieje ze strażą pożarną? Straż pożarna chyba tutaj interweniuje. Mhm.
Dobra, hopie, już odbieram. Gdzie to się dzieje? Mają broń? How many of them are there? There are two of them. Can you give me a precise address of the incident? Yes, of course. It's at... Tutaj pały. O kurde, tutaj są pały. No to trzeba tam jechać, póki jeszcze się nie pozabijali. Przejazd na czerwonym świetle. I'm sending emergency services right now. Thank you. Bye. Dobra. Zobaczymy, może ktoś jest ranny. Jadę, pały to wyślę. Dobra, co tu się dzieje? Policja jest potrzebna. Policja go spisuje. Dobra, ten co dzwonił. Aha, i oni jadą. A tutaj się dzieje co? A, bo tutaj też był wypadek, no tak. Uczestnik bójki. No chyba nie są ranni. Dobra, oni... O kurde. Zaczęli strzelać. A mówiła, że nie mają broni. Wariaci. Kurde. Healerzy. Zasrani. Co oni to? A my mamy grubego z kamizelką. To spokojnie, damy radę. Co? Gdzie to się stało? To Horry Street. Dobra, ja są jacyś ranni. Czy któryś z pojazdów blokuje drogę? Ja pierdzielę. To ja muszę wszystkie służby tam wysłać, muszę. Dobra, moi drodzy, ja tutaj muszę wysłać całą akcję. Co tu się stało? To jest taka... Dobra, oni są gotowi. Jakieś zgłoszenie nowe. Co tu się stało? Atak serca! To atakujemy w tego gościa. Co tu się wydarzyło? Podejrzani są. Czekajcie, będą się strzelać. Picie alkoholu w miejscu publicznym. To tam taka pierdoła. O, widzę, że już tutaj leczą ich. No jeszcze jest potrzebna co? Straż pożarna jest potrzebna. Jedziesz tam. Telefon. Moje dzieci... Co? Do you know what's happening in the neighbor's place? The TV is very loud. Do you hear anything else? From time to time, I hear strange noises, like someone's moving furniture. But I don't know why they'd rearrange their room in the middle of the night. Do you know who lives there? A family with two children. Are they loud like this all the time, or is this an exception? No, they have little children, so normally they're really quiet during the night. What's the address you're calling? Dobra, pojadę tam, to jest ciekawa akcja. Have you seen anybody suspicious in your neighborhood lately? Well, maybe. A few hours ago. My intercom was ringing, but when I answered, nobody said anything. Are you sure that your neighbors are home? Oh my god, do you think somebody else might be there? They don't go out a lot because of their little children. Wysyłam policję. Dobra, ja zobaczę, bo może ktoś się wkradł tam i przesuwa jakieś meble. Kot na drzewie, no kuźwa, serio. Kot na drzewie, takie coś. Czy tam już oni to rozwiązują? Moi drodzy. Dobra. Na co czekają? No wypadek samochodowy, no.
No ale wspiszcie ich czy coś. Czemu policjantów tam nie ma na miejscu? Co tu się dzieje? O kurde. Ale akcja tam się dzieje. Ło kurde! Przestraszone dziecko i są... O nie, tam się ktoś wkradł do nich. Szybko! Wszyscy ranni są. O kurde, jaka strzelanina, moi drodzy. Policja musi tutaj przyjechać. Dobra, ktoś dzwoni. 911, what's your emergency? It's burning here. Please send help. No dobra, przyślijcie po... Gdzie, co się pali? A garage. Garaż się pali, adres. What's the address you're calling from, ma'am? In front of... What kind of garage is that? It's an underground garage. Podziemny. No to grubo. Are there any cars near the fire? Oh, didn't I say that a car is already on fire? Nie, nie mówiła. So, how big is this fire? Big enough to be worried about. Send help. Jaka głupia baba. Is the fire spreading? Yes, it is. Okay, I'm sending the fire department right now. Good. Bye. No. Uwięzieni w windzie. Kot na drzewie. Potrzebna interwencja straży pożarnej. Praca techniczna. A co to jest? Kogo ja tutaj mam? To ja mam kurde wóz jakiś. Bez tego, bez drabiny. No nie, no jest. Ja jebie. To jest w ogóle wóz bez tego. Jak oni na drzewo chcą wejść? O kurde. Tych tutaj rozwiązano. Kieszonkowiec! Jedziesz w niego. Jedziesz w niego, dawaj. Policja w końcu tutaj jedzie. Ja by, tak, brawię się, no. Dobra. Zauważono kot na drzewie. Sprawa rozwiązana. No i gitara. Czy oni dojadą tam? O co chodzi z tym? Wypadek samochodowy. Ale... Czemu on nie może podjechać tu? No w końcu ich spisują. Nie, no nie rozumiem tego. Co jest grane? A karetka? Może karetka jest tam potrzebna jeszcze na dwie osoby. No ale już była straż pożarna, byli wszyscy. Co tu się stało? Ja muszę tam jakiś samochód wysłać. Bo jest dosyć gruba biba. Wybierasz się na Bahamy na finały HS-a? Tak. Ja tam wyślę wszystkie karetki. Ja nie wiem, co tam się dzieje. A może takie pały? Co tam jest potrzebne w ogóle? No nie wiem, jak z tym wypadkiem samochodowym sobie poradzić. Co tam jest grane w ogóle? Cicho tam bydźcie. No i nie wiem, co zrobić z tym. Czy oni to ugaszą w końcu dzisiaj? Mam tylko jedną straż pożarną? Kuźwa, co jest?
Czy oni tu w ogóle pracują? What are the orders? Heading over there. We're on it. Affirmative. Może byście kurde w końcu robili to. To coś nie działa tutaj. Wypadek samochodowy. Zgłoszenia. Nie mam pojęcia, jakieś kurde wyślę tutaj. No to jest dosyć duży pożar. Dobra, w końcu coś robią z nimi, ja pierdzielę. Dobra. Dobra, wykonałem to zadanie i będzie na tyle. Co tam się dzieje? Cześć, witam cię, show. Siemaneczko. We are coming. No i ładnie, zrobiliśmy. Zarobiliśmy 33 tysiące. I teraz jak to wygląda? Co to jest? Wóz strażacki. Przystosowany do zwalczania ognia. Co to jest? Pojazd techniczny. Pojazd wyposażony w profesjonalne narzędzie do prac technicznych, które przydają się w pracy strażaka. To wiele tłumaczy. Bo na przykład my nie mamy odpowiedniej ilości tych strażaków, żeby tutaj w ogóle dać. Muszę ich leczyć. Wszyscy są ranni. Dobra.